piątek, 24 czerwca 2016 roku po godzinie 8 rano, Centralna Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki głosowania w sprawie opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur europejskich. Z ponad 33 milionów Brytyjczyków, którzy zagłosowali w referendum, prawie 52% opowiedziało się za wyjściem z Unii. Rok po Brexicie świat obiegły obrazy kryzysu. Kto głosował na Brexit i jakie były tego powody? Czy dziś, 5 lat od udziału w referendum, Brytyjczycy żałują swojego wyboru? Zaczniemy od wizyty w mieście Redcar, które niegdyś było symbolem starego, uprzemysłowionego Zjednoczonego Królestwa. Region słynął z wielu prężnie działających hut stali, dzięki czemu Anglia była jednym z najbardziej liczących się producentów tego surowca na świecie. Ron jest przykładem mieszkańca tego regionu, który całe swoje życie, tak samo jak jego przodkowie, poświęcił pracy w przemyśle hutniczym. Pracę w przemyśle hutniczym rozpocząłem w 1972 roku. Miałem 18 lat i właśnie skończyłem szkołę. Pracowałem w hucie aż do emerytury. Z biegiem lat awansowałem i zostałem kierownikiem zespołu. W 2015 roku tajlandzka firma SSI zamknęła hutę w Redcar, w której pracował Ron, likwidując blisko 5000 miejsc pracy. To jest nasza huta, która została zamknięta w 2015 roku i nadal jest w trakcie rozbiórki. Myśleliśmy, że mamy przed sobą jeszcze wiele lat pracy. Wysłany na przedwczesną emeryturę, Ron czuje tylko jedno. Prawdziwy smutek. Przyszliśmy do pracy w piątek i powiedziano nam: zabierzcie swoje rzeczy z szafek, idźcie do domu, to wszystko. Nie macie pozwolenia, żeby tu być, bo SSI już nie istnieje. Nie macie już pracy, nie macie umów. To było szokujące. Byłem w rozterce. Nie wiedziałem, co robić. Moja rzeczywistość się rozpadła. Nie idziesz do pracy. Tracisz rutynę i myślisz, co ja zrobię ze swoim życiem. Mam dopiero 53 lata. Zaczynasz mieć depresję. Przyznaję, czuję się trochę zdołowany. Razem z Ronem udajemy się do Grahama, kolegi, z którym przez lata pracował przy obsłudze pieca hutniczego. Wszystko w porządku, pies jest przyjazny. To właśnie ich pokolenie uzyskało przydomek porzuconych, które najbardziej ucierpiało podczas reform ekonomicznych na przestrzeni ostatnich 30 lat. Zrobiłbym to wszystko jeszcze raz, a ty? Tak, tak, na pewno. 40 lat robienia żelaza. Brakuje mi tego. A tobie? Tak. Byłem zdumiony tymi wszystkimi tak zwanymi celebrytami, którzy krzyczeli: nie powinniśmy byli głosować za Brexitem, a mieszkają w Los Angeles i takich tam miejscach. Tak. Tak, oni nawet tu nie mieszkają. To ich nie dotyczy. Jak myślisz? Niektórzy mówią, że jesteśmy porzuconym pokoleniem. Ja patrzę na to w ten sposób. Kiedy odkryli tu rudy żelaza, to wtedy zaczęliśmy produkować stal na tym terenie. Pracowałem tam 40 lat, tak jak mój dziadek i pradziadek. Dlatego myślę o nas jako o pokoleniu, które odeszło, które zostało porzucone. Nie produkujemy już żelaza i stali, a cały ten obszar został na nich zbudowany. Redcar leży w samym sercu tak zwanego porzuconego regionu północnego.
A porzuceni to tak naprawdę termin geograficzny, ponieważ mówi o grupie ludzi spoza Londynu i południowo-wschodniej Anglii, która nie doświadczyła tych samych korzyści gospodarczych. Cała ta historia i produkcja prawdopodobnie najlepszego żelaza i stali na świecie. Mieliśmy fantastyczny piec i fantastycznych ludzi. Po prostu nie rozumiem, dlaczego nie mogliśmy zostać uratowani, ale to jest poza moją kontrolą. Byłem bardzo rozgoryczony. Przez dziesiątki lat w Brytyjczykach z tej części kraju narastała frustracja oraz poczucie krzywdy i porzucenia ze strony rządu. Jestem zdania, że nasz rząd mógł interweniować i nam pomóc, ale tak się nie stało. Pamiętam to wszystko, jakby stało się wczoraj. Wszystkie związane z tym wydarzenia i sytuacje. Tak, dokładnie. Z Redcar przenosimy się do oddalonego o niecałe 200 km Grimsby. Zamieszkujący to portowe miasto rybacy to kolejna grupa społeczna, która głosowała w referendum za Brexitem. Ten budynek to była chłodnia. Tu robiono lód dla wszystkich łodzi rybackich, wszystkich kupców w przystani. To było niesamowite miejsce, kiedy byłem chłopcem. W Grimsby, jednym z największych portów Zjednoczonego Królestwa, spotykamy się z Darrenem, który pracował w rybołówstwie od wczesnych lat młodzieńczych. Tu były stragany i tu były ryby. To był duży targ i codziennie był pełen ludzi. To było ekscytujące. W dokach było dużo ludzi, mnóstwo gwaru i wszyscy byli zajęci. Port w Grimsby ma ponad 400-letnią historię. Przez cały ten czas doki tego portowego miasta dawały pracę całym pokoleniom rybaków. Przychodziłeś do doków rano ze swoimi nożami. Nie miało znaczenia, czy masz pracę, czy nie. To było dorywcze filetowanie. Przychodziłeś o 5:30 rano, wiedziałeś, że kupcy wychodzą na doki i zabierałeś się do pracy i każdy miał pracę. Tysiące ludzi każdego dnia. Every day. Ta łódź już nie łowi. Właściciel wydał na jej przygotowanie dużo pieniędzy, ale po prostu w tej chwili nie może łowić. To była kawiarnia. Na doku było ich wiele, ponieważ pracowało tu mnóstwo ludzi. Teraz wszystko jest... po prostu jest zamknięte. Wszystko zaczęło upadać. Przez lata było mniej i mniej pracy, aż została tylko garstka ludzi. Lata temu na tym targu były ich setki. Dziś ta pusta przestrzeń doskonale ilustruje skalę dewastacji prężnie kiedyś działającego przemysłu rybnego w Wielkiej Brytanii. Tutejsi rybacy obwiniają o to brytyjski rząd. Francuz ma licencję tak samo jak ja i też musi zarabiać na życie. Rząd doprowadził do takiego bałaganu, że nie możemy już tego uporządkować. Tak czy inaczej, każdy chce zagarnąć tyle, ile może, ale nie ma już z czego. Rybacy są odsuwani na bok. Dla ludzi z rządu jesteśmy tylko problemem. Coraz większa integracja i związane z nią unijne regulacje, ściśle określające, jak mają funkcjonować poszczególne gałęzie przemysłu i rolnictwa, zaczęły powodować upadek wielu sfer gospodarki Wielkiej Brytanii. Od tego czasu, powiedzmy w ciągu ostatnich 30 lat, wszystko staczało się w dół. Zmniejszano limity połowowe i w końcu nie byliśmy w stanie utrzymać się z rybołówstwa.
Ale to nie był jedyny powód problemów w rybołówstwie. W 1977 roku na czele rządu Wielkiej Brytanii staje pierwsza w historii kobieta, Margaret Thatcher. Tam, gdzie niezgoda, przynieśmy pojednanie. Tam, gdzie mylny sąd, przynieśmy prawdę. Tam, gdzie zwątpienie, krzewimy wiarę. A tam, gdzie rozpacz, budzimy nadzieję. Nowa premier szybko okazuje się jednym z największych eurosceptyków. W dodatku zaczęła zamykać nierentowne zakłady oraz całe gałęzie przemysłu. Dokonuje też liberalizacji rynku pracy. Kiedy Margaret Thatcher objęła władzę, wymyśliła człowieka z białą furgonetką. Ludzie zaczęli pracować na własny rachunek, ponieważ każdy prowadził swój mały biznes z nieodzownym małym vanem. To akurat zrobiła dobrze dla kraju, ale wprowadziła też wiele rzeczy, z których na przykład górnicy nie są zadowoleni. Choć w perspektywie długofalowej Zjednoczone Królestwo dzięki integracji thatcheryzmu w gospodarkę zyskało, to na początku wprowadzonych przez żelazną damę rewolucyjnych zmian pogłębiło się bezrobocie i recesja ekonomiczna. W czasie kadencji Margaret Thatcher gospodarka szybko przeszła z gospodarki przemysłowej do koncentrującej się bardziej na usługach. Spowodowało to wzrost miejsc pracy w Londynie i południowo-wschodniej Anglii. Problem polegał na tym, że cała produkcja znajdowała się w północnej i centralnej części kraju, a gwałtowna deindustrializacja w tych regionach doprowadziła do wysokiego bezrobocia. W 2015 roku partia ówczesnego premiera Davida Camerona wygrała wybory do Izby Gmin, obiecując między innymi przeprowadzenie referendum w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Wy zdecydujecie, a ja, niezależnie od waszej decyzji, zrobię wszystko, co w mojej mocy, by ją zrealizować. W poniedziałek przeprowadzę procedurę określoną w ustawie o referendum. David Cameron zwołał referendum, choć od początku wiedzieliśmy, że duża część ludzi jest niezadowolona z członkostwa w Unii Europejskiej. To było bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. Nastroje związane z deindustrializacją kraju zostały wykorzystane przez polityków, w tym ówczesnego burmistrza Londynu Borisa Johnsona. Został jeszcze jeden krok, by odzyskać demokrację i przejąć kontrolę nad naszym krajem. Damy radę? Boris przyjechał do Grimsby, poszedł na targ rybny, gdzie rozmawiał z wieloma kolegami i choć w Grimsby zawsze głosowaliśmy na Partię Pracy, to był pierwszy raz od wielu lat, kiedy zagłosowaliśmy na Partię Konserwatywną, bo nie mieliśmy innego wyboru. Unia Europejska dyktowała nam, co możemy wyławiać z naszego własnego morza. O to właśnie chodziło. Inny kraj mówił nam, co mamy robić i to moim zdaniem było złe. Slogan "odzyskać kontrolę" był motywem przewodnim Brexitu. Hasło nie tylko efektownie łączyło obietnice lepszej przyszłości z sugestią odzyskania władzy we własnym kraju, ale mobilizowało do udziału w referendum kolejne grupy zawodowe. Jedną z kluczowych platform dla ruchu opowiadającego się za wyjściem z Unii było hasło "odzyskajmy kontrolę". I to bardzo rezonowało wśród ludzi, którzy czuli, że Wielka Brytania nie zmierza w kierunku, w którym by chcieli. Referendum było postrzegane jako droga odebrania kontroli elitom z Unii Europejskiej i Brukseli. Ja i ludzie, z którymi pracowałem, głosowaliśmy za Brexitem, bo chcieliśmy, żeby nasz los był w naszych rękach. Myśleliśmy, że jeśli ludzie się zmobilizują, rząd nie będzie mógł dawać nam więcej wymówek. Bardzo trudno wyjaśnić Brexit w prosty sposób. Jest wiele czynników, takich jak fakt, że ludność Wielkiej Brytanii
Nigdy nie była szczególnie przekonana do korzyści płynących z członkostwa, a przez dziesięciolecia brytyjscy politycy nie próbowali jej do tych korzyści przekonać. W przypadku krajów dawnego bloku wschodniego, takich jak Polska czy Rumunia, przyjęcie do struktur Unii Europejskiej było dowodem wyrwania się z objęć strefy wpływów dawnego Związku Sowieckiego. Wielka Brytania została członkiem Unii Europejskiej ze względów gospodarczych. Nie było żadnych powodów politycznych. I to sprawiło, że nasze więzi z Unią Europejską były zdecydowanie bardziej kruche niż więzi Unii z innymi krajami członkowskimi. Brak ideologii idącej za członkostwem Wielkiej Brytanii w strukturach Unii zaczęli wykorzystywać politycy partii eurosceptycznych. Głosujcie sercem, głosujcie duszą z tego kraju i jego mieszkańców. Razem możemy sprawić, że jutro będzie dniem niepodległości. Nigel Farage był jednym z najbardziej wpływowych polityków w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 10-20 lat. Ponieważ jego partia odegrała kluczową rolę w przekonaniu Davida Camerona do przeprowadzenia referendum. Polityka Farage'a opierała się na porażce konserwatystów w kontrolowaniu imigracji. Aby przyjrzeć się kolejnemu powodowi Brexitu, imigracji, udajemy się do Bostonu. To leżące na południe od Redcar i Grimsby niewielkie miasto, które było kiedyś ważnym producentem wełny oraz eksporterem soli i zbóż. Naszym przewodnikiem po Bostonie jest Anton. Jestem dokładnie 485. burmistrzem tego miasta, pierwszym nieurodzonym w Wielkiej Brytanii. Według mieszkańców Bostonu jednym z największych problemów miasta jest niekontrolowana, trwająca od 2004 roku imigracja zarobkowa ze wschodnich krajów Unii Europejskiej. Mamy problem z zaśmiecaniem miasta i nielegalnym składowaniem odpadów. Mamy nagrania, na których o północy ludzie zostawiają śmieci pod cudzymi domami. Dla Antona jednym z największych problemów stwarzanych przez imigrantów jest zaśmiecanie miasta oraz brak chęci do integracji. Przyjeżdżają tutaj, zaczynają pić na ulicach, śmiecić i używać ulicy jako toalety. To nie jest miłe. To wyjaśnia, dlaczego ludzie są zdenerwowani, dlaczego Brexit istnieje do dziś. Dzień dobry. Jak się masz? Bardzo dobrze. Jak się czuje ten młody człowiek? Dzień dobry, jak się pan miewa? Wygląda młodo, z maską. Dzień dobry. Ładna pogoda dzisiaj, prawda? Burmistrz Bostonu z Indii. Nie jestem z Indii. Pakistańczyk, nie. Wszyscy się mylicie. Nie jesteś stąd. Jestem. Nie jesteś. Bostończycy utrzymują, że każdy, kto nie jest Bostończykiem, nie jest nasz. Więc ludziom bardzo trudno jest się zintegrować. Choć od Brexitu minęło 5 lat, temat imigracji i integracji nowych mieszkańców miasta z rdzennymi cały czas wzbudza wśród Brytyjczyków wielkie emocje. W Anglii, kiedy kogoś potrzebujemy, wpuszczamy ludzi z zewnątrz i niech sobie robią co chcą, bo potrzebujemy ich do pracy, ale nie robimy nic, żeby popchnąć ich do nauki języka czy integracji. Więc kiedy Nigel Farage zainicjował Brexit, ludzie powiedzieli: o mój Boże, dziękujemy, będziemy głosować za Brexitem. W 2004 roku premierem, który otworzył granice dla nowych członków Unii Europejskiej, był Tony Blair. Oficjalne dane pokazują, że od tego czasu do referendum w sprawie Brexitu przybywało około 175 tysięcy imigrantów rocznie.
Tony Blair dbał o swoją przyszłość i w zasadzie większość umów i legislacji, które podpisywał dla Unii Europejskiej w imieniu Wielkiej Brytanii, nie było korzystnych. Staliśmy się bardziej przywiązani do Unii Europejskiej i bardziej jej poddani. Kiedy Tony Blair objął władzę w kraju, starał się przywrócić Brytyjczykom zatracone przez thatcheryzm poczucie sprawiedliwości, nadać nową formułę współpracy z Unią Europejską, gdzie Wielka Brytania po latach miała stać się w końcu jednym z głównych graczy. To właśnie wtedy ukuł się termin Cool Britannia, symbol nowoczesnego, wielokulturowego państwa, które ma być przykładem dla innych. Był to okres wzmożonej popularności brytyjskiej popkultury i dumy z jej światowego rozprzestrzeniania się. Po części Wielka Brytania była cool ze względu na swoją wielokulturowość, z której była dumna, a narodowym daniem było curry. W tamtym czasie ludzie czuli się dość zrelaksowani. Brytyjski rynek pracy zmienił się znacząco od czasu, gdy Tony Blair był premierem. Byliśmy świadkami dużej migracji obywateli Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii, co w czasie kryzysu finansowego pozwoliło przetrwać burzę rynkową z całkiem dobrym skutkiem. Pod koniec stulecia obawy związane z imigracją zaczęły narastać. Rząd lejburzystów desperacko próbował coś z tym zrobić, ale podstawowym ograniczeniem w tym momencie, kiedy coraz więcej ludzi przybywało z Unii Europejskiej, był fakt, że nie można było nic z tym zrobić. To nie jest tylko 100 osób miesięcznie. To są tysiące osób, które przyjeżdżają codziennie. Budżet miast takich jak Boston nie jest zbyt duży. Jak mamy poradzić sobie z tymi wszystkimi ludźmi? To dobre dla gospodarki, ponieważ ci ludzie będą generować zyski, ale nie dostaliśmy żadnych pieniędzy od rządu i żadnej pomocy, aby poradzić sobie z tą sytuacją. Nie jest więc do końca jasne, czy zalewająca Zjednoczone Królestwo fala emigracji była winą unijnych traktatów, czy braku reakcji rządu Wielkiej Brytanii na zaistniałą sytuację. Ale jak się okazuje, imigracja nie była jedynym powodem tarć na linii Londyn-Bruksela. W 1991 roku Komisja Europejska zablokowała import wołowiny z Wielkiej Brytanii z powodu tzw. choroby szalonych krów, co wywołało wielkie straty w gospodarce, ale też gigantyczne protesty w Zjednoczonym Królestwie. To był druzgocący cios dla brytyjskiego przemysłu wołowego. Rząd pomógł, skupując mięso i umieszczając je w chłodniach. Kilka lat później ponownie wprowadzono je na rynek, gdy ceny poszły w górę, a potem powoli odfiltrowywano je z rynku. Zaufanie konsumentów wróciło. Prawdopodobnie do poziomu większego niż przed chorobą. Brytyjski rynek mięsny po ciężkich latach w końcu wyszedł na prostą i zaczął przynosić dochody zarówno państwu, jak i farmerom. Jednak wśród brytyjskich rolników utrwalił się obraz nie do końca partnerskiej relacji pomiędzy wspólnotą europejską a rządem w Londynie. Nie wydaje mi się, aby związek między Wielką Brytanią a Europą działał zbyt dobrze. Widziałem to jako rozpadające się małżeństwo. Nie ma znaczenia, ile bukietów kwiatów czy pudełek czekolady kupiło się dla partnera. Ostatecznie obie strony wyczuwają, że małżeństwo jest skazane na porażkę i kończy się rozwodem. Będąc przedsiębiorcą, lubię kontrolować swój własny los i biznes tak bardzo, jak tylko mogę. To trudne z politykami wchodzącymi w drogę, ale posiadanie większej kontroli jako Wielka Brytania to jest to, za czym zagłosowałem.
Myślę, że zaskakujący dla wielu osób wynik referendum spowodował, że ludzie zaczęli przyglądać się naszemu krajowi. Chyba po raz pierwszy zdali sobie sprawę, że są części kraju, w których ludzie czują się tak, jakby nie byli zauważani przez rząd przez długi czas. I w pewnym sensie Brexit zmienił całą politykę. Przed 2016 rokiem rząd brytyjski nie mówił o tym, jak straszne są nierówności między regionami Wielkiej Brytanii. Teraz jest to w centrum polityki społecznej, więc w pewnym sensie Brexit zmusił nas do przewartościowania siebie jako kraju. Paul mieszka w Londynie. Zajmuje się degustacją i dystrybucją piwa, również do krajów Unii Europejskiej. Jak wielu Londyńczyków głosował za pozostaniem w strukturach Unii Europejskiej. Zawsze czułem się przede wszystkim Europejczykiem, a w dalszej kolejności Walijczykiem i Brytyjczykiem. Nie do końca wiem dlaczego, ale bardzo polubiłem Europę. Uwielbiałem do niej jeździć, szczególnie w celach biznesowych. Odwiedzaliśmy Belgię dość regularnie i spodziewaliśmy się rozszerzenia na Holandię i Niemcy. Uważam, że lepiej jest mieć różne kultury niż tylko jedną własną. Byłem więc bardzo zawiedziony, kiedy kraj zagłosował za opuszczeniem Unii. Paul, jak wielu ludzi głosujących za pozostaniem w strukturach Unii, zwraca uwagę na propagandę i kłamstwa serwowane opinii publicznej przez zwolenników Brexitu. Teraz widać, że nie cała propaganda, którą puszczano w obieg publiczny, była prawdziwa. Pojawiło się sporo śmiałych stwierdzeń, które były tylko fabrykacją. Sporo obietnic, które nic nie znaczyły i dość sporo paskudnych, negatywnych opinii na temat ludzi z innych krajów. Nigel Farage, lider partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, oprócz ograniczenia imigracji, obiecywał, podobnie jak Boris Johnson, że 350 milionów funtów, które zdaniem zwolenników Brexitu rząd w Londynie miał wysyłać co tydzień do Unii Europejskiej, trafi do NHS, czyli publicznej służby zdrowia. Jednak nigdy tak się nie stało. To słynne kłamstwo. Płaciliśmy 350 milionów funtów tygodniowo Unii Europejskiej. Wydajmy je zamiast tego na publiczną służbę zdrowia. W zeszłym miesiącu rząd odmówił podwyżki płac dla pielęgniarek z powodu braku dostępnych funduszy. Sally ma 22 lata i jest synem burmistrza Bostonu Antona. W 2016 roku nie mógł wziąć udziału w referendum ze względu na swój wiek, ale jak wielu przedstawicieli swojego pokolenia z pewnością zagłosowałby za pozostaniem w strukturach Unii Europejskiej. Referendum zostało nam odebrane i nie mieliśmy szansy wyrazić swojej opinii. Nigdy się z tym nie zgodziłem. Wielu ludziom sprzedano kłamstwo, że jeśli osiągniemy Brexit, migracja się zatrzyma i zabezpieczymy nasze granice. Problem z Anglią polega na kolonialnym nastawieniu. Jeśli w ogóle, to kolonizujemy świat. Wygraliśmy wojnę, nie potrzebujemy Unii Europejskiej. I wiele starszych pokoleń wciąż reprezentuje ten tok myślenia. A my potrzebujemy partnerstwa, aby dążyć do rozwoju handlu, aby ludzie mogli pracować, aby partnerstwo wzmocniło gospodarkę. Jedną z interesujących rzeczy związanych z Brexitem i tym, co zrobił z Wielką Brytanią, jest polaryzacja brytyjskiego społeczeństwa wzdłuż tego podziału na wyjść i zostać, a jedną z uderzających rzeczy w tym podziale jest to, że żadna strona nie zmieni zdania. Nowy rząd zadaje co miesiąc pytanie, które brzmi: czy uważasz, że decyzja o opuszczeniu Unii Europejskiej była dobrą czy złą decyzją?
To, co widzieliśmy w ciągu ostatnich 2 lat, to huśtawka w kierunku złej decyzji. To dlatego, że po prostu wielu młodych ludzi, którzy nie byli uprawnieni do głosowania w 2016 roku, a teraz mają 18 lat lub więcej, głosowaliby za pozostaniem. Doskonałym przykładem takiej polaryzacji jest rodzina burmistrza Bostonu. Temat Brexitu jest tutaj ciągle żywy i do dziś, po 5 latach, rozpala emocje. Rząd wpuszczał ludzi, ale nie budował przychodni, nie budował szkół, nie zbudował szpitali. Wszystko się zawaliło. To rząd. Więc dlaczego obwiniasz Unię Europejską za niedostarczanie usług? Nie winię Unii Europejskiej. Jeśli więc nie obwiniamy Unii, to dlaczego po prostu nie zagłosujemy na inny rząd? Głosujecie w kółko na tę samą partię, a potem jesteście zszokowani, że nic się nie zmienia. Zgadzam się, że nasz system ma swoje wady, ale dla mnie kontrola granic jest bardzo istotna. Sprzedali wam kłamstwo, że kiedy Wielka Brytania opuści Unię Europejską, powstrzymają migrację. Wszystkie akcenty na migrację, migrację, migrację. Powiedzieli, że wysyłamy 350 milionów funtów tygodniowo do Unii. Wydajmy je na publiczną służbę zdrowia. Tak właśnie powiedzieli. A zaledwie kilka miesięcy temu rząd powiedział, że nie mamy pieniędzy, aby dać pielęgniarkom podwyżkę płac. Poczekaj. Miło wiedzieć, że wszystkie pieniądze, które wysyłaliśmy do Unii, idą teraz do kościoła i przyjaciół za odzież ochronną. Czas na kolację. Miło się rozmawiało. A następnym razem słuchaj ojca. Brałem udział w wielu projektach Unii Europejskiej, takich jak Erasmus. Byłem wiele razy w Finlandii i Niemczech, a większość z tych wyjazdów była finansowana przez Unię Europejską, która dała mi również dodatkowy grant, żeby mi pomóc. Zajmujący się dystrybucją piwa Pol jest przykładem przedsiębiorcy, który skutki decyzji o Brexicie odczuł bardzo szybko. Co słychać? Dużo pracy? Jest okej. A jak ty się masz? No wiesz, raz lepiej, raz gorzej. Jak to w biznesie? Dokładnie. Wszystko dobrze, jak rodzina? Dobrze, bez zmian, wciąż w domu. Przynajmniej mamy dobrą pogodę, to najważniejsze. Nie możemy już wysyłać alkoholu do Unii Europejskiej, więc odbiło się to na mnie. Wyraźnie widać, że kupowanie piwa z Unii w sprzedaży detalicznej i na imprezy jest teraz droższe, a także trudniejsze do zorganizowania. Jednym z największych skutków Brexitu jest to, że w oczywisty sposób stworzył on granicę tam, gdzie wcześniej jej nie było, jeśli chodzi o przepływ towarów między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Brytyjscy producenci obawiają się, że mogą zostać zalani przez produkty z Unii, a sami mają utrudniony eksport. Ale dla Pola decyzja o opuszczeniu przez Zjednoczone Królestwo struktur europejskich ma także wymiar osobisty. Miałem plany, aby przenieść się do Unii Europejskiej i spędzić rok poza domem, czego teraz już nie mogę zrobić. Również Sally nie ukrywa swojego rozgoryczenia z powodu Brexitu. Brexit wpłynął na mnie na wiele sposobów, podobnie jak na wielu młodych ludzi i każdego, kto mieszka w Wielkiej Brytanii. Hey man, what's up? No, jak tam? Dobrze, dobrze. No, jak się czujesz? Dobrze, ty? No, trochę. Pomimo tego, że nie byliśmy w strefie Schengen, wciąż mogliśmy podróżować do Unii Europejskiej. A teraz nie jesteśmy uprawnieni do korzystania z przywileju podróżowania. Mamy coś w rodzaju maksymalnego 90-dniowego pobytu, po czym musimy wracać. Jeśli chcemy pracować, musimy ubiegać się o pozwolenie na pracę, wizę i wszystkie te dodatkowe rzeczy, które oczywiście będą kosztować. Więc jakie są twoje plany na lato? Muszę znaleźć pracę, postarać się wyjść z debetu. Podobne argumenty w dyskusji na temat referendum z 2016 roku podniosła późniejsza premier Wielkiej Brytanii, Theresa May.
Kampania za pozostaniem podkreśliła gospodarczy aspekt opuszczenia Unii Europejskiej. Nowe badania sugerują, że nawet wśród ludzi, którzy byli bardzo eurosceptyczni, niektórzy nie zagłosowali za wyjściem, ponieważ przekonał ich argument ekonomiczny. 13 lipca 2016 roku Theresa May stała się drugą kobietą premierem po Margaret Thatcher. Podjęła się trudnego zadania wynegocjowania dla Zjednoczonego Królestwa silniejszego mandatu w negocjacjach z Unią Europejską. Pełna nazwa mojej partii brzmi Partia Konserwatywno-Unionistyczna i właśnie słowo unionista jest dla mnie bardzo ważne. Theresa May nie chciała Brexitu. Opowiadała się za Europą. Pozostała na stanowisku premiera przez prawie 2 lata i nie potrafiła zrealizować Brexitu. Boris Johnson, bez względu na podnoszone przez May argumenty ekonomiczne, zapowiedział wyprowadzenie Wielkiej Brytanii z Unii z umową lub bez niej. Gospodarka Wielkiej Brytanii była ściśle powiązana z Unią Europejską jako jej najbliższym partnerem handlowym. Przed Brexitem w takich dziedzinach jak usługi finansowe ponad 40% eksportu z Wielkiej Brytanii trafiało do Unii Europejskiej. Brexit był naprawdę niezwykły z gospodarczego punktu widzenia, ponieważ dwóch głównych partnerów oddaliło się od siebie. Co odbiło się na brytyjskim rynku pracy? Hasło walka z imigracją okazało się bronią obosieczną. Po Brexicie zauważyliśmy, że nastąpiło zmniejszenie dostępności siły roboczej, dotyczące głównie pracowników migrujących. Wydaje mi się, że mówiło się o tym, że po Brexicie pracownicy z Unii Europejskiej musieliby ubiegać się o status osoby osiedlonej. I myślę, że niektórzy nie chcieli przechodzić tego procesu. Brak imigrantów i pracowników sezonowych odbił się na całej brytyjskiej gospodarce. Rok po Brexicie w Zjednoczonym Królestwie brakuje kierowców ciężarówek, przez co w kraju nie ma towarów w sklepach oraz zaczyna brakować paliw na stacjach benzynowych. Jak wpłynął Brexit na pozostałe grupy zawodowe w Wielkiej Brytanii? Moje życie nie zmieniło się po Brexicie, ponieważ handluję w Anglii. Nie uciekaj, chodź. Czy możemy przez 5 minut porozmawiać o tym, co sądzisz o tym wszystkim? Głosowałem za wyjściem i gdybym wiedział, co się teraz dzieje, zagłosowałbym inaczej. Ponieważ eksportowałem moje produkty do Francji i Hiszpanii i nie mogę już tego robić, bo to jest zbyt kosztowne. To jest już punkt bez powrotu. Jest takie stare powiedzenie, nigdy nie bujaj stabilnym statkiem. I kiedy byliśmy w Europie, mieliśmy stabilny statek. I było nam wygodnie, a teraz nam to odebrano. Teraz głosowałbym za pozostaniem. Oczywiście, jeśli ludzie nie mogą sprzedawać za granicę, a latem zrobi się gorąco, to ceny spadną. A na dobrą sprawę nie możemy pozwolić, by spadły jeszcze niżej. Rząd przyjeżdżał tu i mówił jedno, a tak szybko jak uzyskiwał głosy, zapominał o obietnicach. Rybacy z Grimsby nie są jedynymi obywatelami Zjednoczonego Królestwa, którzy po czasie odkrywają, że z brexitowych obietnic niewiele zostało i zostanie spełnionych. Po Brexicie ludzie z Bostonu czuli się oszukani. My głosowaliśmy za Brexitem, ale nic się nie wydarzyło, więc nie ma już zaufania do rządu. Of the government.
Niektórzy oczekiwali, że jeśli zagłosowali na Brexit, to nagle załadujemy ludzi na łodzie, statki i powiemy: wracajcie do domu, nie potrzebujemy was. To nie działa w ten sposób. Brexit nie rozwiązał problemów ekonomicznych Wielkiej Brytanii. Nie rozwiązał też trudnych zagadnień związanych z imigracją. Przeciwnie, nastroje antyimigracyjne zostały podsycone jeszcze bardziej. Po Brexicie nastąpiło wiele zmian i myślę, że największą z nich, a o której nie mówi się zbyt często, jest rasizm i przestępstwa z nienawiści. Wielka Brytania była instytucjonalnie rasistowska, ale za zamkniętymi drzwiami, za plecami ludzi. Kiedy zagłosowaliśmy za wyjściem, ludzie stali się odważniejsi w kwestii rasizmu. Wystarczy przejść się ulicą, a ludzie będą mówić: wracajcie do domu, wracajcie tam, skąd przyjechaliście, głosowaliśmy za Brexitem, koniec z migracją. Te rzeczy są wykrzykiwane na ulicach otwarcie. Przykładem takiego zachowania jest scena na targu, gdzie rodzina z Europy Wschodniej została oskarżona o kradzież. Jeśli nie rozumiesz angielskiego, odejdź. Już cię tu nie ma. No już, idźcie stąd. Wynoście się. Poza możliwymi konsekwencjami społecznymi i ekonomicznymi, przed Wielką Brytanią pojawił się jeszcze jeden bardzo istotny problem. Pytanie o integralność Zjednoczonego Królestwa. Myślę, że jest to wyraźny dowód na to, że decyzja o opuszczeniu Unii Europejskiej oraz sposób, w jaki Brexit został następnie przeprowadzony, wzmocnił poparcie Szkocji dla niepodległości. Szkoci poczuli się siłą wyciągnięci z Europy wbrew swojej woli przez Anglików. Teoretycznie Szkocja jako niepodległe państwo mogłaby ubiegać się o członkostwo, ale badania pokazują, że proces ten jest bardzo długi. Kolejną sprawą jest kwestia granicy pomiędzy Północną Irlandią i Wielką Brytanią. Jest też bardzo szczególna kwestia dotycząca sposobu traktowania granicy w przypadku Irlandii Północnej, która znajduje się obecnie w naprawdę wyjątkowym położeniu. Jest w obszarze celnym Unii Europejskiej, ale jest też częścią jednolitego rynku Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania stoi przed nowymi wyzwaniami w związku z Brexitem. W Szkocji rośnie poparcie dla niepodległości, w Irlandii Północnej pojawiają się problemy związane z granicą. To będzie kilka trudnych lat. Nie chciałbym przewidywać, co się stanie. Myślę, że prawdopodobnie minie jeszcze dużo czasu, zanim dojdzie do sondażu dotyczącego zjednoczenia Irlandii. Być może w najbliższej przyszłości odbędzie się też referendum w sprawie niepodległości Szkocji, ale z pewnością rozpad Zjednoczonego Królestwa jest jedną z kwestii, które obecnie najbardziej niepokoją rząd brytyjski. Ale są też Brytyjczycy, którzy patrzą w przyszłość ze spokojem. Jednym z nich jest Ron, przedwcześnie emerytowany hutnik z miasta Redcar. Wierzy, że pomimo chwilowych trudności jego miasto jeszcze rozkwitnie. Myślę, że czeka nas lepsza przyszłość poza Unią Europejską. Tam na dole bardzo interesujące firmy zamierzają zbudować nowe fabryki i myślę, że przyszłość jest trochę jaśniejsza dla dzieci. A burmistrz miasta mówi, że stworzy ponad 28 tysięcy miejsc pracy. To jest nasza przyszłość. Troje dzieci, wnuki i myślę, że dla nich wygląda dobrze.